Cześć! Na pewno słyszeliście już kiedyś o lalkach Crybabies. Jeśli tak, zostawcie od razu nam szybciutko pod filmikiem kciuka w górę. Natomiast jeśli macie lalkę Crybabies, napiszcie w komentarzach, jak ona się nazywa. Dzisiaj pokażę wam coś innego. To są takie fajne buteleczki z małymi laleczkami Crybabies w środku. Jest to seria Magic Tears, czyli magiczne łzy, i można znaleźć 12 pięknych laleczek oraz 6 różnych rodzajów akcesoriów. Więc mam dzisiaj różowe i niebieskie opakowanie, które sobie otworzymy jako pierwsze, sama nie wiem. Różowy tak bardziej do dziewczynki pasuje, takie niebieskie, turkusowe wręcz, bardziej chyba dla chłopca. Czy tutaj będzie chłopczyk, czy tutaj będzie dziewczynka? Nie wiem, ale zacznę otwieranie od tego. Do dzieła! Na samym początku zerwę tą folię. O, chyba z pomocą przyjdą mi moje niezawodne nożyczki. O, jest pięknie. I teraz w dół. O, w dół. Naokoło poszło, ale może być. O ile dam radę to otworzyć. O, świetnie, to mi się udało. Tu jeszcze widzę folię. Ojej, zeskrobię to. No jak nie, to pomogę sobie oczywiście nożyczkami. I teraz. O, nie, jeszcze nie dam rady. No to może tędy. O, zobaczcie, jak nożem. Ho! Dobre to jest. Ciach, teraz powinno być ok. Otwieramy to. Czy mi się uda? No, dalej. Nie idzie. A może to z tej strony się otwiera? Chyba nie. No, jak to otworzyć? Jeszcze raz. Może trochę więcej siły trzeba? No proszę, gubię się, tak, w otwieraniu pudełeczka. Może nacisnąć trzeba. Ojej, o co chodzi z tym? No i znowu zamknęłam. Aaaa, otwórz się, pudełko. Z tej strony chyba nie. Wiecie co, ja nie wiem jak... Aaaa! Okej, otwierałam ze złej strony. Tutaj się otwiera, no proszę. O, widzę laleczkę. I jak ona wygląda, jak ona wygląda? Tam, 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 tam. Wygląda jak słonik! Ojejku, ale ona jest śliczna. To chyba dziewczynka jest, ma różowe włosy. Wiecie co, to jest gniotek taki do kąpieli, ale świetne. Słyszycie jak mucha? Wywróciłam cały ten pojemnik. Ale świetne. Podoba mi się, co to ona tutaj ma? Jakaś taka zatyczka chyba jest do opróżniania wody. Oczy, trąba, wielkie uszy z malutkimi słonikami. Nogi się ruszają, ale świetnie. Ręce, czy ona stanie w ogóle? Spójrzmy. Aaaa, stoi! Niemożliwe, ale świetna jest. No podoba mi się, naprawdę, super. Jak ona się w ogóle nazywa? Tu jest jakaś informacja. Wow, wywracam wszystko. O, jeszcze woreczek jakiś tutaj z niespodzianką jest, ale najpierw chcę zobaczyć, jak ona się nazywa. Tam, tam, 12 jest do znalezienia, to jest moja numer 1 i to jest numer 1 na liście. To jest niesamowite, numer 1 i nazywa się Lala, moje Lala nazywa się Lala. Powinna powiedzieć moja laleczka, nazywa się Lala, bo ona jest malutka. Świetna jest. Czy coś więcej możemy się o niej dowiedzieć? Chyba nie. O, można znaleźć smoczka na przykład jeszcze, to pewnie tutaj będzie. O, ale fajnie. I duże lalki można karmić pewnie będzie tą wielką butelką, a tymi różnymi malutkimi akcesoriami będzie można karmić tą małą. No karmić, no dawać im mleko na przykład. Co tutaj jest jeszcze? Tu jest Ela. Ela i Eli. Eli to będzie ten mały słonik, ale fajnie. Czy uda mi się takiego słonika znaleźć? Wygląda jak jakaś podróżniczka. Tu jest jeszcze informacja o stronie internetowej, więc może na tej stronie internetowej będę mogła znaleźć coś więcej o naszej lalce. Wiecie co? Zaczekajcie. Zaraz zerkniemy sobie na tą stronę. Zróbmy sobie nieco miejsca. A teraz będziemy widzieć, co się znajduje na tej stronie. Więc tak, skacamy się tutaj. Lala jest. Strona po angielsku. Jest informacja. Lala jest klaunem w rodzinie. Aha, czyli uwielbia się wygłupiać. Okej, okay. Dobrze.
i uwielbia sprawiać, że ludzie się śmieją. Jest zafascynowana światem magii i sprawia, że każdy po prostu jest rozbawiony i o! Robi też sztuczki magiczne! Ale świetnie, no to tutaj mamy więcej zdjęć oraz jej, można powiedzieć, siostrzyczki. Wracamy do pierwszego zdjęcia. Tak, to jest nasza Lala. Coś jeszcze? Tu jest więcej informacji o niej. Nie wiem, czy to dobrze widać. Więc jej mocne strony, jest bardzo wesoła i po prostu sprawia, że wszystkie inne laleczki Magic Tears się śmieją. Słabości, nie może przestać się śmiać. No to też może być rzeczywiście słabość, jak trzeba być poważnym, bardzo poważnym i siedzieć cichutko i grzecznie, no to ona się cały czas śmieje, ha, ha, ha. Okej, okay, następna rzecz, dom. Jej dom jest wypełniony różnymi magicznymi sztuczkami oraz niespodziankami. Jest kolorowy i ekscytujący. No to brzmi bardzo fajnie. Jakie jest jej hobby? Przebieranie się za klauna oraz robienie magicznych sztuczek. No to bardzo fajnie. Zwierzątko. Co to jest? Lisa? Mysz? Lisa? Zaraz, o co chodzi? A to nie miało być... To nie miało być o... Zaraz, coś mi się tutaj włączyło. Ja złą lalkę włączyłam. Ale niemożliwe. Ja czytam o Lali, a to miało być o... To nie jest Lala. Ojej, to jest Eli. O, ale ze mnie gapa. Musimy to wszystko przewinąć. Okej, wszystko przewinęłam. To nie jest Lala, to jest Eli. O jejku, ale dobra, dowiedzieliśmy się coś więcej o Lale. Może w drugim pudełeczku będzie Lala. O, więc Eli, słonik. Dobrze, że się w ogóle zorientowałam, prawda? Więc Eli, tutaj ona jest. O, teraz się wszystko zgadza. Więc Eli uwielbia podróżowanie i nowe miejsca, no to bardzo fajnie. Lubi też robić zdjęcia, wszędzie gdzie pójdzie robi zdjęcia i ma taką książeczkę, do której sobie te zdjęcia wkleja, no to bardzo fajnie. I kim jest Eli? Jakie ma mocne strony? Jest ona przekochana i wie, jak dochować sekretu. To jest bardzo ważne, prawda? Teraz tak, słabe strony, no jest nieco taka gapciowata, jak to słoniki, prawda? Dom, jej dom wygląda jak chmurka. O, to słodkie jest. Uwielbia kolory pastelowe i wszystko, co jest słodkie. To tak jak ja. Jej hobby to fotografia i podróżowanie. No i zwierzątko to słonik, oczywiście tutaj. To jest właśnie ten słonik. No i tutaj ze zdjęcia z rysunku już właśnie widzieliśmy też, że Eli uwielbia podróżować razem ze swoim słonikiem. Jaka jest jej rola w grupie? Wszyscy wierzą jej, jeśli chodzi o sekrety, czyli powiedzą jej każdy sekret swój i ona zawsze tego sekretu dochowa. Tutaj jest nawet bajka o tych laleczkach. Świetnie. Mamy różne kolorowanki. Bardzo fajnie. Okej, dobra. Odkładamy tego tableta na bok. I zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy w tym domku. Tu była jeszcze taka, o, takie jeszcze opakowanie było. Eli, może ty siądziesz sobie, bo ty mi się wywrócisz. Ty jesteś przecież gapciowata. O, siedzi. Super. To jest jej domek. Bardzo ładny. Zobaczymy, co tutaj jest. Co tutaj jest. O, można rozedrzeć. I zobaczyć. Co tam się kryje? A fotel! Mamy fotel dla niej. O, zobaczcie. No, lepiej niż na ziemi, prawda? Śliczna jest. Super, więc siedzi sobie w fotelu w swoim domku, albo przed domkiem, albo obok domku, żeby było mi lepiej. I tu mamy jeszcze jakieś takie okienka. Więc, które by sobie tutaj najpierw otworzyć? Tu jest takie z samolotem. Czy ona jest podwójna? Nie, to chyba tak trzeba palec zapchać. Otwórzmy to z samolotem. No, otwórz się, otwórz się. Co tam się kryje? Co to jest? Co to może być? O, ale świetna walizka! Ojejku, ona jest jak słoń! Super, walizka na kółkach! Słoń z kukartkami, co jest niemożliwe, przesłodkie! Mieści się jej w ręce, zaraz zobaczymy. Do dłoni wstać. No, tak jakoś nie chcę wejść za bardzo. A
ale jakby jakiś sznurek przyczepić, albo tak na siłę może, nie da rady. Nie da rady, może tak nosi. O, w ten sposób. Nie, zakładam, że tutaj powinna mieć jakiś sznurek i będzie mogła sobie ciągnąć tą walizkę ze sobą, prawda? Ale przekochana jest, super. Dobra, zobaczymy, co jest w następnym okienku. Torba tutaj na razie, walizka na kółkach. Tu jest jakiś taki pytalnik, zobaczmy, co tam się znajduje. Oj, ja mam duże palce, jak ja to mam otworzyć z takimi wielkimi palcami? Może paznokciem tak trochę. O, 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 o! Jeszcze troszkę, jest! Ale w drugą stronę to mi poszło. Zaraz, zrobimy tak, sztuczkę z nożyczkami. Czy one mi pomogą to jakoś na tą stronę wyciągnąć? Czy mi się uda? Ojej, 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 nie chcę tego rozerwać, bo to takie ładne jest. O, i rozerwałam. Ale za mnie gapa, ja jestem jak Eli, rzeczywiście. Taka mała gapa, a bo u góry tego nie przerwałam. Ale malutki to zrobi, to dla małych rączek. Co tam jest? Wychodź. Coś tam jest, złotego jakiegoś. Chodź tutaj do mnie. Coś tutaj wypadło. Wow, aż mi dumek wypadł. Zobaczcie. Zobaczcie, to jest złoty smoczek. Niemożliwe, złoty smoczek. Ale piękne. Wsadzę jej go tutaj do buźki. Ale wygląda słodko. Kochana jest ta laleczka. No naprawdę. I złoty smoczek. Kto to widział? Złoty smoczek znaleźć. Dobra. Następne okienko. Może teraz to po lewej stronie. Globus. I kwiatuszki. Wow. Ojejku, rozerwałam to już. Nożyczkami to podważę. Chodź tutaj do mnie. Teraz to już tutaj otworzę. O. Co tam jest? Wypadaj. Nie chcę wypaść. Może tutaj powinnam bardziej podważyć. O. No, wypadaj. Uuu. Kolejny smoczek, ale śmiesznie. Tym razem jest różowy. Jak będzie wyglądała z różowym smoczkiem? Przymierzymy sobie. Smoczek różowy. Pod kolor uszu pastelowy, to taki ulubiony kolor, tak? Pastelowy, obojętnie jaki. Różowy, pastelowy, ślicznie wygląda, ale wolę złoty, złoty! Nie ma tak złoty smoczek, no proszę. O, elegancko wygląda. Torba tutaj. Czy wszędzie będą smoczki, czy może coś innego jeszcze uda mi się znaleźć? Zobaczmy tu. Nie chcę tego rozerwać. A, mój palec! Czy tam będzie kolejny smoczek? Nie, coś innego tym razem jest. Aparat! Mały aparat fotograficzny, no bo tak Eli potrafi, uwielbia podróżować. Oj, to się wywraca. Uwielbia podróżować i robić zdjęcia. Świetny aparat jest, on wygląda jak słoń. Jejku, zobaczcie. Słoń, tu są uszy, tu jest trąba i na pewno jak się jeszcze chce przybliżenie zrobić, no to wtedy ta trąba się tak wysuwa. O, ale fajnie, ekran, guziczki, super. Bardzo fajne to jest. O jejku. Jeszcze mamy parę okienek. Jeszcze tylko jedno, dwa okienka. To na środku, zobaczymy, co tam się kryje. Delikatnie, żeby nie rozerwać tego. O, proszę, nawet mi wyszło. Wow, co to jest? Butelka. Tak, ale fajna. Ale świetna butelka. Mogę ją teraz nakarmić, żeby nie była głodna. Daj smoczek i pij. W wodzie można się nimi świetnie bawić, w wannie na przykład. O, super, i ona może, proszę, coś wypluć. Tu możemy nabrać picia. No super, te laleczki są świetne, no. Dobra, i ostatnie okienko. Czuję się, jakby otwierała jakiś kalendarz adwentowy. Chyba to jest nawet lepszy niż kalendarz adwentowy, bo dostałam lalkę. Nie, nie da się, ojej. Nożyczkami. O, dziurę zrobiłam, no pięknie. Nie, laleczko, przesuń się troszeczkę. Muszę się za to zabrać jakoś. No, jeszcze troszkę. I co tam się chowa? Ostatnia rzecz. Co to jest? O, mam coś dużego. Kokardka! No proszę! To jest chyba taka tutaj, o. Coś ale śliniaczek. Jak słodko wygląda. Jejku. Pasuje do tego smoczka. Zobaczcie, różowo nam się zrobiło tutaj. Aparat do dłoni. Torba tutaj.
butelka obok torby, obok walizki. I proszę, nasz dzidziuś gotowy jest do podróży. Ale właśnie zobaczyłam, zobaczcie, ma jeszcze takie dziurki przy oczach, więc jak się naciśnie, to ona może płakać też, ojejku. No to rzeczywiście jest crybaby, czyli płaczący dzidziuś. Świetne! Gdzie jest mój złoty smoczek? Znaczy się złoty smoczek Eli. O, złoty smoczek, ale piękne! Dobra, siądź sobie tutaj, Eli. To są twoje akcesoria. To jest twój domek, a to chyba można w ogóle zerwać sobie. I tak, bo tutaj są takie śrubki, widzicie? Można będzie sobie to odkręcić śrubokrętem i zostawić tak, o, jak półeczki jakieś. Tu są jakieś serduszka, właśnie jedno odczepiłam. O, przyczep się z powrotem. Ta-da! Piękne! No piękne! Jeden domek jest, jedna laleczka gotowa. Proszę, usadzę ją tam z tyłu, żeby mieć miejsce na kolejną lalkę, tym razem z różowej butelki. Więc wiem już, jak otwierać, czyli nie popełnię tego samego błędu, próbując otwierać od tyłu to. Niestety, tak zrobiłam, przyznaję się. Postaram się być też bardziej uważna, jeśli chodzi o zdjęcia. I spróbuję nie pomylić laleczek. Och, bo wcześniej pomyliłam i czytałam o Lali zamiast o Eli, ale ze mnie gapa. No trudno, prawda? Czasami się człowiek pomyli, nic na to nie poradzimy. Ach, tu się otwiera. Aha, taśma jeszcze. No, już miałam nie robić żadnych pomyłek i co? I dalej się mylę. Ostrożnie. O, zobaczcie, jak to zrobię sprytnie. Ciach i tada! Ha, ha, ha. No i co? I otworzył... Rozdarło się to? Nie do końca. O jest, już jest dobrze. Więc w tą stronę się to otwierało. No, dalej. Jest! Wypadła laleczka! Nic jej nie jest! Mamy króliczka! Jaki słodki króliczek, niebieskie oczka. Tak samo jak w przypadku słonika. Usteczka też, czekałam na swojego smoczka. Strój jest świetny, taki biały króliczek z różowymi elementami i z białymi kropeczkami. No przekochane to jest. Dobrze, siądź sobie tutaj, biały króliczku. Zobaczmy, jak się nazywa. Tutaj powinna być informacja. To na razie do tyłu. Fajnie, nie mamy żadnej powtórki. Więc nasz króliczek to... Coney! I mamy króliczka, maskotkę, która nazywa się Cutie, tak? Czy na odwrót to jest? Znajdźmy. Tutaj jest! To na pewno ten, na 100%. Sprawdzam 1000 razy. Tak, to jest ten. Coney! O, jak słodko! O, mamy króliczka. Super! A ciekawe, czy będzie można kiedyś znaleźć jeszcze zwierzątka. To też by było bardzo fajne! O, a zobaczcie na to! Na razie jest 12, ale jeszcze później będzie 12 więcej, czyli łącznie będziemy mieli 24 laleczki do zabrania! Świetnie! Więc tak się patrzę na ten obrazek i wydaje mi się, że Coney chyba lubi coś gotować, piec ciasta jakieś pyszne. Chyba tak, ale ten jej króliczek jest kochany, ojejku. Zobaczcie, jak się patrzy, ma takie ząbki fajne z przodu. Dobra, gdzie jest tablet? Musimy się coś więcej dowiedzieć o naszym króliczku. Więc, wstecz. Króliczek, szukam króliczka. Gdzie on może być? Dalej. Nie ma. Gdzie jest króliczek? Chyba jeszcze nie ominam króliczka, to nie ten. A to ten, zaraz! O! Coney, Coney razy dwa? Są dwa różne rodzaje tego samego króliczka, dwa różne stroje? Ale świetnie! No to my mamy białego króliczka. Więc, co o niej możemy się dowiedzieć? Coney jest słodka! No tak, no wygląda bardzo słodko. Uwielbia piec ciasta, tak myślałam, i różne inne smakołyki dla swoich przyjaciół. Jest bardzo utalentowana, tak utalentowana, że potrafi ciasta piec w różnych kształtach i o różnych smakach. Ale słodko! Więc, więcej informacji. Jakie są jej mocne strony? Jest słodka, bardzo taka delikatna i optymistyczna. O, to jest bardzo dobrze, żeby być optymistycznie nastawionym do świata i do wszystkiego dookoła. Jakie ma słabości? Ma alergię na psy? O, to straszne! Dobrze, że nie ma alergii na króliczki. Jej domek, więc domek jest bardzo dziewczęcy i różowy. I pachnie ciastem. Pycha! Jej hobby to pieczenie ciast i ciasteczek.
Jej ulubione ciasto to ciasto z truskawkami i bitą śmietaną. O tak, wyobraźcie to sobie. Ciasto z truskawkami i bitą śmietaną. Pychotka. Jej zwierzątko to jest śliczny, słodki, malutki króliczek. Jaka jest jej rola w grupie? Zawsze jest pozytywna i widzi tą pozytywną stronę rzeczy. O, więc cokolwiek by się nie działo, króliczek zawsze będzie pozytywnie nastawiony. Ale świetnie, dobra, odstawiamy tego tableta i sprawdzamy, co znajduje się w domku i oczywiście tutaj, w tym opakowaniu. Poprzednio udało nam się znaleźć to krzesełko. Co to będzie tym razem? Czy też krzesełko, czy może coś innego? Zaraz zobaczymy. Tam, tam, tam. 1, 2, 3, uwaga! Krzesełko! Mamy dwa krzesełka. Fajnie, bo będzie można sobie laleczki tak posadzić i taką wystawę zrobić, jak się będzie miało więcej tych laleczek. Także super. Jest, niech sobie siedzi na razie tutaj. I zobaczmy. Zaczynamy od tego samego, od okienka. No, dalej. Ostrożnie. Co tam jest? Coś małego. Co to? Łyżka! No to jest bardzo dobry prezent dla króliczka. To jest taka łyżka do mieszania w wielkiej misce pełnej ciasta. Pycha. Już się rozmarzyłam. Teraz zobaczmy tutaj. Żeby tego nie rozerwać. Jak to zrobić, żeby nie rozerwać? Ojej, to jest niemożliwe. Ja to chyba rozerwę. Może to rozetnę po prostu. O. Jest! Udało mi się to rozciąć. I co tam się chowa? Wychodź! Wypadło. Mamy smoczek, moi drodzy. Wow, smoczek pod kolor krzesełka. Kolor turkusowy, bardzo ładny. Proszę bardzo, możesz sobie ssać ten smoczek już. Świetnie, a łóżka wejdzie do ręki? Nie, nie wejdzie. To chyba dla nas jest, żebyśmy mogli jej pomagać w pieczeniu ciast. Teraz pytajnik. Wow, nie wywracaj się chyba nogi. Muszę jej bardziej tak, o, przekrzywić. O, siedzi teraz, rewelacja. Więc teraz pytajnik. Nie rozerwij, nie rozerwij. Co tam się chowa? Co tam się chowa? No, trzeba mieć naprawdę malutkie paluszki, żeby dobrze się tam dostać. O, coś złotego widzę. Co to jest? Wychodź. Złote coś. Widzę coś złotego. Ja jestem jak jakaś sroczka. Widzę złote i już od razu jestem taka... O, co to jest? Moje. Ale piękna kokarda. Super. No niemożliwe. Zobaczcie. Pięknie wygląda. Będzie mogła się chyba wymieniać smoczkiem z naszą pierwszą laleczką Eli. Zobaczcie na to. O, ona ma dwa smoczki, to może się podzielić. Proszę, wkładaj tego smoka. O, ale pięknie to wygląda. Zobaczcie, złoty zestaw, smoczek i kokarda. No super, na razie niech tak zostanie. Wygląda pięknie. Podoba mi się. Dobra. No to trzy okienka za nami. Teraz jeszcze tylko 1, 2 i 3. Trzy kolejne okienka. Teraz może to z lewej strony sobie otworzymy. Tu na środku. Trzeba nacisnąć, tak? To ja nożyczkami to potraktuję. Może to jakoś rozetnę lepiej. O, i tutaj ciach. No i gotowe. Ha, idzie mi lepiej, jeszcze nie zdążyłam nic popsuć. Babeczka! Zobacz, i z kokardką! No pięknie, ciekawe, czy to właśnie ona to zrobiła. Kuni! Chyba tak. Piękne. Kuni. Super. Pewnie truskawkowa. Teraz tak, to okienko. Ponownie nożyczki w ruch. Jeszcze troszkę i zaraz będzie otwarte. O, i jeszcze tutaj. Co tam się kryje? Zobaczcie, to chyba będzie jakaś kokardka znowuż. Jak ja mam ją wyciągnąć? Zahaczyła się tutaj. Nie chcę tego rozerwać. Nie, nie rozrywaj się. No, nożyczkami sobie chyba pomogę. Chodź tutaj. Rozerwałam. No cóż, życie. Bywa, prawda? I tak to będę potem odkręcać. Taka kokardka teraz. Jakby to zrobić? Ja bym chciała, żeby ona miała złote, ale znowuż nasz słonik miał jako pierwszy złotego smoczka, więc zrobimy tak. Chcę, żeby były zestawy. Złoty smoczek idzie teraz do słonika. I złota kokardka, teraz też będzie pożyczona, idzie do słonika. W ten sposób. O! I tak. Może teraz tutaj różowo. O! Różowa kokardka i różowy smoczek. Do tego różowa babeczka.
Czy może taco kartka? Ojejku, już sama nie wiem. Może jednak ta. Na niebiesko niech będzie. Pod kolor krzesełka. Wszystko będzie niebiesko, no turkusowo. Proszę, tak będzie wyglądała. A, ale pięknie wyglądają, ale ten złoty to jest nieziemski. A, cudowny, piękny. Dobra, laleczki, siądźcie tutaj i zobaczmy, co się kryje w ostatnim okienku. Ono jest duże, więc tutaj powinno być coś dużego. Nożyczkami to ciachnę. O, może teraz pójdzie łatwiej. O, jest, poszło bardzo dobrze. I mamy butelkę! Tak, już się zastanawiałam, czy tam będzie butelka, czy nie będzie butelki, ale każda chyba laleczka będzie miała swoją własną buteleczkę. I wyglądają dokładnie tak samo. Kolor różowo-turkusowy. Śliczne są. Ta była od Eli, ta jest od naszej konej. Więc super, więcej niespodzianek tutaj nie ma. To jest miejsce chyba na siedzenie. Można sobie będzie tą laleczkę tutaj chować. O! Tadam! Zabrać ją ze sobą. No super. Wychodź. Chcę Ci jeszcze pokazać. Bardzo ładne one są. Bardzo mi się podobają. Fajne. Takie miniaturowe wersje dużych lalek Crybabies. Świetne. No i te akcesoria są bardzo ładnie wykonane. Mam nadzieję, że Wam się podobają równie bardzo jak mi. No super. Zostawcie nam, moi drodzy, oczywiście kciuki w górę. Pamiętajcie o tym, jeżeli filmik Wam się podobał. No i odwiedzajcie nas często po kolejne fajne zabawki. Ciekawa jestem, co będę otwierała następnym razem. Muszę coś wykombinować. Okej, do zobaczenia, moi drodzy. Pa, pa. Na razie, a ja będę się bawiła laleczkami.